Yeah! Witam was bardzo serdecznie we vlogu. W ogóle śmiesznie to wygląda, mam tu taką kropkę, ale to jest mikrofon. Trochę się zlewa na tej koszulce. Słuchajcie, dzisiejszy vlog będzie trochę taki bardzo tradycyjny jak kiedyś, a mianowicie ja będę gadającą głową, a w międzyczasie puszczę wam ostatnie moje półtora treningu. Półtora ze względu na to, że mój trening był jeden główny, a jeden taki poniedziałkowy, który jest po prostu takim moim mini treningiem uzupełniającym, w którym robię trochę ręce i troszeczkę golenie i łydki, że tak powiem, wzmacniam pod kątem biegania i zdrowia kolan. Ale o tym powiem wam troszkę później, bo teraz takich troszeczkę moich ostatnich przemyśleń, bo to będzie vlog, więc będę troszeczkę mówił wam o tym, co tam ostatnio u mnie i co tam ostatnio sobie myślę, bo takim głównym przemyśleniem jest to, że sporo osób do nas przychodzi ostatnio po buty do biegania i część z tych osób to są ludzie, którzy pierwszy raz ruszyli tyłek do aktywności fizycznej po niemalże roku, ponieważ w momencie, kiedy zamknęli siłownię, a zamknęli siłownię już naprawdę dawno temu, większość z tych osób jedyną aktywnością fizyczną, jaką miała, to było bieganie na bieżni na siłowni. Na siłowni, co troszeczkę moim zdaniem kłóci się z wieloma rzeczami. Jestem w stanie zrozumieć bieganie na bieżni w siłowni zimą. Kiedy ktoś po prostu, no nie wiem, nie ma sprzętu, nie lubi zimą, kiedy jest zimno, biegać w śniegu, w deszczu, nie wiem, jakoś często choruje z tego powodu i tak dalej, i tak dalej. Okej, jestem w stanie to zrozumieć i nic do tego nie mam. Ale bieganie tak naprawdę wiosna, lato i część jesieni na dworze jest czymś naprawdę fajnym i wiecie, problem jest taki, że sytuacja, którą teraz mamy na świecie, która jest wokół nas w tym momencie, powoduje to, że ludzie zatracili jeden ważny punkt, który jest, a mianowicie my potrzebujemy aktywności fizycznej. WHO, ja WHO nie przepadam ogólnie za WHO, ale parę mądrych rzeczy ustaliło i powiedziało. Jedną z nich jest na przykład ta zasada, powiedzmy, 10 tysięcy kroków dziennie. To jest taka ogólnie zasada, która ma pokazać ludziom, że my, jako, no, jako ludzie, jako zwierzęta, jako organizmy żywe, potrzebujemy ruchu do życia. Te 10 tysięcy kroków aktywności fizycznej w ciągu dnia jest określane jako minimum, ale ja jestem zdania, że po prostu dajmy na to, że w ciągu tygodnia wychodziłoby 70 tysięcy kroków. Więc jeżeli jesteście w stanie około 70 tysięcy kroków w ramach tygodnia zrobić, na przykład w poniedziałek zrobicie 6, we wtorek wyjdzie wam 14-15, w środę znowu 7-8 i tak dalej, to wszystko jest w porządku. Chodzi o to, że my potrzebujemy ruchu. W momencie, kiedy przyszedł ten, powiedzmy, reptyliański wirus, ostatnio tak, reptyliańska choroba, ostatnio usłyszałem takie określenie, kiedy to się pojawiło, wiele ludzi w momencie, gdy straciło siłownię jako miejsce publiczne do aktywności fizycznej, zaniechało aktywności fizycznej. I wiecie, to może być śmieszne, bo w ogóle chodzenie na siłownię 3 razy w tygodniu czy 2 razy w tygodniu to nie jest bycie aktywnym fizycznie. Bo posłuchajcie, jeżeli mamy pracownika biurowego, czekajcie, mam jakiegoś paprocha. Zastanówmy się, mamy pracownika biurowego, osobę, która, i wymieniam wam, siedzi na dupie 8 godzin, powiedzmy. Do tego dojeżdża do pracy samochodem lub transportem miejskim, ale siedzi w tym czasie. Do tego przychodzi do domu i zwykle też siedzi, mało co robi, a nawet jeżeli coś tam robi, to 8 godzin siedział w pracy. Dalej parę ciekawostek, która nie zmywa, bo zmywa za niego zmywarka. Normalne w dzisiejszych czasach, nie? Ta osoba nie zmywa, zmywa za niego zmywarka. Ta osoba nie gotuje, bo ma catering dietetyczny. Czyli właściwie kuchnia mu służy co najwyżej do tego, żeby... Właściwie to nie wiem, kurwa, do czego służy mu kuchnia. Może żeby tam zjeść. Do tego mu tylko służy kuchnia. Która ogólnie tak naprawdę niewiele w życiu robi. Czasem pójdzie na spacer raz w tygodniu, w niedzielę z rodziną, na rower. To jest w ogóle hit. Osoba, która siedzi, pracuje siedząc, idzie na rower. Jako aktywność fizyczną swoją traktuje rower. Osoba, która siedziała, znowu siedzi podczas aktywności fizycznej. Tutaj, wiecie, ja mam swoich podopiecznych i wśród tych osób są niestety osoby, które też w ten sposób podchodzą.
osoby, które mają aktywność fizyczną na poziomie prawie zero w ciągu dnia, dużo siedzą, bo pracują siedząc, ich aktywnością fizyczną, na przykład w weekend albo nawet tygodniowy, jest rower. Problem w tym jest między innymi taki, że znowu mamy skrócone zginacze, znowu ogólnie mamy cały czas, można powiedzieć, problem z kolanem, z czworogłowym uda, z nieaktywnym pośladkiem, z kręgosłupem ciągle w tej samej pozycji. Wiecie, to jest tak, że jeżeli byśmy... Dam wam przykład. Jeżeli do mnie przychodzi osoba, która chce ode mnie plan treningowy, bo na przykład chce być zdrowa, chce zacząć trenować, nie zna się na tym i przychodzi do mnie, ewentualnie w jakimś innym celu sportowym. I ja się tej osoby pytam, gdzie ona pracuje, co ona robi. Jeżeli ktoś mówi mi, że on siedzi, to ja zwykle rower odradzam, bardziej polecam chodzenie, bieganie, naprawdę wiele różnych rzeczy. Natomiast jeżeli miałbym osobę, która pracuje fizycznie, dużo stoi, to ja takiej osobie jak najbardziej polecam jeździć rowerem, żeby ta osoba w końcu siadła na tyłku, a nie tylko stała cały czas. Takiej osobie polecam jak najbardziej jakieś wioślarza. Wiem, że tam pracują nogi i tak dalej, ale znowu jesteśmy w dosyć wygodnej dla siebie pozycji w miarę siedzącej. Pracują nogi, tak. Pracuje cały dół ciała bardzo mocno, ale to wciąż jest troszeczkę co innego, niżeli przez cały dzień, gdy siedzimy. Wymówki, jakie ludzie sobie szukają w momencie tym, jaki teraz mamy, że zamknięto siłownię, nie mam gdzie ćwiczyć, nie będę ćwiczył w domu, ćwiczenie w domu jest nudne, albo sprzęt do treningu jest teraz drogi, wszyscy chcą na mnie zarobić, hantle kosztują dwa razy tyle, co kosztowały, kettle zdrożały o 50%, ja tego nie kupię, nie dam im zarobić. Ja uważam, że to jest jedna zła rzecz. Ktoś może powiedzieć, słuchaj, co ty możesz wiedzieć, przecież ty masz cały sprzęt, wszystko masz. Ja trenuję troszkę czasu i ja swoje wypłaty, swoje pieniądze, które zaczynałem pierwsze zarabiać po skończeniu szkoły, wydawałem na sprzęt treningowy. Dla mnie trening jest bardzo ważnym elementem mojego życia. Staram się, żeby był prozdrowotny i po prostu nie szkoda mi pieniędzy na moje zdrowie. Dlatego ja wydałem naprawdę kupę własnej kasy na sprzęt, który teraz mam. Część sprzętu oczywiście dostałem od różnych firm, ale dzięki temu, że zapracowałem sobie też na to, na przykład tym kanałem. I musicie wiedzieć, że gdybym był w takiej sytuacji, jak niektóre osoby, które chodziły na siłownię, ja bym się nie wahał, żeby kupić sobie choćby najtańsze hantle jakieś w internecie skręcane. Jakiegoś jednego czy dwa kettle i powerbandy, albo, nie wiem, drążek zamontować w futrynie, żeby móc trenować w domu. To, że zamknięte są siłownie, nie sprawia, że my nie musimy być aktywni fizycznie, bo my tego potrzebujemy dla naszego zdrowia. Nie możemy dać sobie z tym spokoju, bo my mamy tylko jedno życie i jedno zdrowie. Więc jeżeli damy sobie spokój na rok z tym, albo półtorej, albo więcej, oczywiście wrócimy, ale taki rok może spowodować u nas przeróżne kontuzje, urazy, przeciążenia. Wiecie, jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie w ciągu dnia i plus uprawiamy jakiś sport amatorsko w ramach aktywności ruchowej, to nasze ciało będzie silniejsze i zdrowsze dzięki temu. Dlatego w żadnym razie nie rezygnowałbym z aktywności fizycznej, dlatego bo siłownia jest zamknięta. Powiem wam, że rozmawialiśmy z Weroniką odnośnie przyszłości i ona, że tak powiem, w przyszłości chciałaby, żebym nie miał tych gratów, które mam, tego sprzętu treningowego, nie wiem, w salonie, w sypialni czy w kuchni, bo jeżeli na przykład powiększyłaby nam się rodzina, no to może być, nazwijmy to, niebezpieczne dla dziecka, no po prostu nawet utrudniać w jakiś sposób życie i zajmować przestrzeń. I ja przyznam szczerze, że chciałbym w swoim życiu dojść do takiego momentu, że będę w stanie zarabiać na tyle dużo pieniędzy i żyć na tyle dobrze i godnie, by mieć swoje mieszkanie, czy jakkolwiek po prostu żyć w takim miejscu, bym mógł ten sprzęt zachować. Bardzo bym to chciał. Ale jeżeli tak się nie zdarzy i ja w jakiś sposób będę musiał z czegoś zrezygnować, no na pewno ten sprzęt nie pójdzie na sprzedaż, bo to jest, że tak powiem, moja pewna spuścizna, mój taki dorobek życia i na pewno zawiozę go do rodziców, ale zostawię sobie na pewno coś, żeby móc trenować w domu tak czy inaczej. Bo ja po prostu jestem fanem trenowania w domu, już powinniście to wiedzieć. Na pewno zostawiłbym sobie kettle.
Ketle nie zajmują dużo miejsca i ketle byłyby bezpieczne dla dziecka, bo nawet jakby dziecko mi się kręciło, no to kurde, odważnik, który stoi na podłodze, na niego nie spadnie. Więc na pewno zostawiłbym sobie ketle od 16 do 24 kg, dzięki temu mógłbym sobie fajny trening zrobić. Na pewno zamontowałbym sobie drążek do podciągania w futrynie, bo uważam, że podciąganie jest jednym z najważniejszych ćwiczeń. Zostawiłbym sobie powerbandy i ewentualnie pomyślałbym nad zakupem pompek takich dipsów i zostawiłbym kółka gimnastyczne, bo kółek gimnastycznych ostatnio też używam. Więc myślę, że z tym zestawem, jeżeli bym przez jakiś czas musiał, że tak powiem, tylko tak trenować, to bym tak trenował. Nie robiłbym martwych ciągów, nie robiłbym ćwiczeń ze sztangą, nie robiłbym wyciskania i wielu innych ruchów, które lubię robić, ale dalej bym trenował, bo trening jest ważnym elementem mojego życia. Naprawdę powiem wam, że jestem sportowo, tak amatorsko, ruchowo bardzo wkręcony w to i chciałbym to robić do końca życia w jak najlepszym zdrowiu. Ostatnio taki mały, że tak powiem, uraz mi się pojawił odnośnie moich więzadeł w kolanach, dlatego była taka, że tak powiem, mania robienia różnych filmów o kolanach, bo też chciałem, że tak powiem, poprawić swój wyskok pod kątem sezonu korszykarskiego. No i, że tak powiem, zacząłem poprawiać swój wyskok, czyli zacząłem robić ćwiczenia pod to, zacząłem robić normalnie ćwiczenia na nogi, takie jak robiłem, i dodałem sobie bieganie. Po prostu ta objętość na moje kolana, na moje nogi była tak duża, że po prostu zacząłem mieć problemy z kolanami. Po prostu ta objętość sprawiła, że zaczęły boleć mnie więzadła, mówiąc wprost. Takie pieczenie zacząłem czuć. No i w tym momencie dałem sobie miesiąc, zredukowałem ćwiczenia na nogi do takich, które sprawiają, że nic mnie nie boli, nic się nie przeciąża. Więc w tym planie, który dzisiaj widzieliście, w tym podkładzie treningowym, były boksy ze sztangą. Nie robiłem żadnych przysiadów, nawet na maszynie. Dałem sobie na razie spokój, robiłem boksy, bo one, powiedzmy, pozwolą mi nie stracić masy ciała w nogach, ale będą w miarę skuteczne dla układu nerwowego. Robiłem sobie bułgarskie bez obciążenia przy nowym ustawieniu, z nogą troszkę niżej z tyłu. Bardzo fajnie weszły. I co jeszcze zrobiłem na nogi? Jeszcze nie zrobiłem, bo nie pokazałem wam jeszcze innych ćwiczeń, ale to może nagram wam specjalny odcinek o tym. Także taka dzisiaj pogadanka. Moim zdaniem aktywność fizyczna jest kluczowa. Jeżeli siedzicie na tyłku cały czas, pracujecie siedząco, w ogóle macie bardzo mało aktywności, ponieważ nie robicie prawie nic w domu, nie sprzątacie, nie gotujecie, nie zmywacie naczyń, no nie wiem, nie macie psa, nie wychodzicie z nim na spacer, mało jest tej aktywności. Ciężko nazwać się w ogóle osobą aktywną fizycznie. Moim zdaniem człowiek, który trenuje na siłowni 2-3 razy w tygodniu, a poza tym nie robi dosłownie nic w domu, nie chodzi na spacery, w ogóle nie ma żadnych fizycznych obowiązków, nie jest osobą aktywną fizycznie. Aktywna fizycznie osoba jest taka, która tą aktywność fizyczną wielopłaszczyznowo nadrabia w ciągu dnia zwykłą pracą w domu, zwykłą aktywnością, która pojawia się w ciągu dnia, czy to więcej chodzi. Matka, która, powiedzmy, zajmuje się dzieckiem małym, ale nie trenuje, nie uprawia żadnego sportu, jest osobą aktywną fizycznie, ale chłopak, który, powiedzmy, no nie wiem, czy dziewczyna, która tylko ćwiczy na siłowni 3-4 razy w tygodniu i nic poza tym nie robi, no ma catering, ma zmywarkę, pralkę, właściwie to jest normalne, że ludzie to mają. Ale wiecie, jeżeli ktoś robi 3000 kroków w ciągu dnia, tylko trenuje siłowo i resztę czasu przeleży lub przesiedzi, no to nie jest aktywność fizyczna. A warto by było, żeby ona się pojawiła, bo robimy to przecież dla naszego zdrowia, a nie dla jaj, nie? Takie przemyślenie dzisiaj w tym vlogu. Na koniec życzę wam wszystkiego najlepszego, jeśli chodzi o te święta wielkanocne. Życzę wam dużo zdrowia i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.